Zastanawialiście się kiedyś, co nasienie mówi o męskim zdrowiu? Czy mężczyźni to słaba płeć? Co wpływa na jakość nasienia? I w końcu, jak należy postępować, żeby poprawić parametry nasienia? Dzień dobry, nazywam się Robert Jarema, jestem urologiem. Dzisiaj opowiem Wam o parametrach nasienia. Jeżeli macie jakieś pytanie, jak zwykle zapraszam do komentarzy pod filmem, a jeżeli chcecie być na bieżąco, także do subskrypcji mojego kanału. Zaczynamy! Wiecie, jak to najczęściej wygląda. Para zwykle stara się o potomstwo przez rok, kobieta chodzi regularnie do ginekologa, bada się, w miarę upływu czasu wykonuje coraz więcej, coraz bardziej specjalistycznych badań, aż w końcu ktoś wpada na pomysł, aby przebadać mężczyznę. I wtedy król robi badanie nasienia. Niestety nadal rzadko spotyka się pary badające się w tym samym czasie, a jeszcze rzadziej mężczyzn wykonujących badania nasienia profilaktycznie, czyli jeszcze przed staraniem o potomstwo. Tymczasem ostatnio jakość nasienia znacznie się pogorszyła. Ocenia się, że w tempie około 1% w Stanach Zjednoczonych i prawie 2,5% w Europie. W latach 40. ubiegłego wieku średnia koncentracja plemników w mililitrze wynosiła 113 milionów. W latach 90. już tylko 66 milionów, a obecnie według normy WHO z 2010 roku wynosi 15 milionów. Problemy z płodnością ma około 15% par na świecie i stale rośnie, a do tego dominujący zaczyna być właśnie czynnik męski. Nic z tym dziwnego, bo tkanka, jaką jest nasienie, jest bardzo delikatna. Po pierwsze dlatego, że cały czas jest produkowana, na świeżo. Proces tworzenia nasienia trwa około 72-74 dni, czyli niemal 3 miesiące. Tak więc wszystko, co dzieje się z mężczyzną w tym czasie, stan ogólny jego zdrowia, wszystko, co robi, ma bezpośredni wpływ na wyniki badań. Z fizjologicznego punktu widzenia w świecie zwierząt istnieje swoista piramida Maslowa. Samiec musi się najeść, czyli dobrze odżywić, wyspać, zrelaksować, trochę poruszać, pogadać z kolegami, a na szczycie tej piramidy są właśnie parametry nasienia. Tylko zdrowy samiec ma przywilej biegania po okolicy i zapładniania samic. Jego nasienie nadaje się do przedłużenia gatunku. Zdrowy samiec oznacza zdrowe nasienie. Właśnie dlatego naukowcy zaczęli poszukiwać powodów, dlaczego parametry nasienia stale się obniżają. Ale równie ważne jest pytanie, co tak naprawdę oznaczają pogarszające się stopniowo parametry nasienia dla męskiego zdrowia. Jeżeli więc odrzucimy pewien kontekst emocjonalny związany z samym pozyskaniem nasienia i potraktujemy je jak normalną tkankę, zastanówmy się, jakie informacje można z niej uzyskać. I okazuje się, że ogromne. W 2016 roku opublikowano pracę ze Szwecji, w której poddano badaniu młodych mężczyzn z koncentracją plemników poniżej 20 milionów mililitrze. Okazało się, że odsetek mężczyzn z niskim poziomem testosteronu był w tej grupie blisko 10 razy wyższy niż w grupie kontrolnej. U tych, którzy mieli obniżony poziom testosteronu, pojawiły się także objawy insulinooporności i podwyższonego poziomu trójglicerydów oraz większe ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego. W kolejnym badaniu wykazano, że u pacjentów z liczbą plemników poniżej 15 milionów mililitrze częściej występowały choroby sercowo-naczyniowe i cukrzyca, oraz częściej byli przyjmowani do szpitala. Natomiast mężczyźni z liczbą plemników poniżej 5 milionów mililitrze średnio aż o 7 lat wcześniej wymagali hospitalizacji niż mężczyźni z prawidłową liczbą plemników. Mężczyźni z obniżonymi parametrami nasienia, a szczególnie ci z azoospermią, czyli brakiem plemników, mieli też znacząco wyższe ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, takich jak raka jąder, raka prostaty, a nawet raka sutka. Podobne obserwacje pochodzą także z innego badania. Mężczyźni, u których parametry nasienia kwalifikowały się tylko do zapłodnienia in vitro, mieli o 33% większe ryzyko zachorowania na raka prostaty. A ci, u których konieczne było zastosowanie specjalistycznej techniki in vitro, nazywanej ICSI, byli nawet o ponad 60% bardziej narażeni na wystąpienie raka prostaty. Co więc należy robić? Po pierwsze, należy się badać. Szczególnie powinni się badać mężczyźni starający się o dziecko. Nikt przecież nie będzie wymagał, aby nasienie badali wszyscy mężczyźni. Szczególnie ważne jest także, aby badać mężczyzn z obniżonymi parametrami nasienia, a im gorsze są wyniki, tym większa liczba badań dodatkowych. Ważne jest także dalsze monitorowanie takich pacjentów, a więc regularne wykonywanie badań kontrolnych. Szczególnie u tych mężczyzn, w przypadku których wymagane było zastosowanie technik wspomaganego rozrodu.
Ale pamiętajcie, panowie, sytuacja nie jest beznadziejna. Niezależnie od badań, bardzo wiele możemy zrobić we własnym zakresie. Poprawa parametrów nasienia zależy od wielu czynników, na które w dużej mierze mamy wpływ. Dla łatwiejszego zrozumienia podzielmy przyczyny obniżonych parametrów nasienia na przyczyny przedjądrowe, wewnątrzjądrowe i pozajądrowe. Przyczyny przedjądrowe to wszystko to, co dzieje się w naszym organizmie i bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie jąder. Ja w takiej sytuacji zawsze lubię wykonać pacjentowi swoisty skan metaboliczny z oceną morfologii, parametrów wątrobowych, nerkowych, lipidogramem czy oceną pracy tarczycy. I oczywiście konieczne jest wykonanie badań hormonalnych. Nasz organizm jest jak mała wioska, tutaj wszyscy się znają, wszystko jest ze sobą powiązane. Nie można oceniać pracy jąder w oderwaniu od pracy pozostałych narządów. Zresztą zdziwilibyście się, jak wielu młodych, zdrowych mężczyzn ma nieprawidłowe wyniki badań. Jeżeli stwierdzamy jakąś nieprawidłowość, trzeba ją leczyć. Czasami wystarczy zastosowanie diety i suplementów, czasami konieczne są leki. Na szczęście zwykle o dzieci starają się młodzi ludzie i całkiem dobrze się ich leczy. Co jeszcze zaliczamy do przyczyn przedjądrowych? Przyczyny genetyczne, zaburzenia seksualne oraz zaburzenia wytrysku. A teraz uwaga, to jest informacja do wszystkich kobiet. Proszę, nie palcie w czasie ciąży. Dowiedziono, że jeżeli matka mężczyzny paliła w trakcie ciąży, to ten mężczyzna, gdy dorośnie, będzie miał o prawie 40% mniej plemników. Tak więc na dzień dobry, na starcie, fundujecie mu o 40% mniejsze szanse na bycie ojcem, a sobie na bycie babciami. Następnie są przyczyny jądrowe, wewnątrzjądrowe, czyli wszystko to, co dotyczy bezpośrednio jąder. Cóż to może być? Oczywiście wady wrodzone, takie jak na przykład wnętrostwo, czyli niezstępowanie lub problemy ze zstępowaniem jąder domoszczych, ale także stany zapalne jąder i najądrzy. Tutaj na marginesie wyjaśnię kwestię świnki. Otóż świnka jest typową chorobą wieku dziecięcego, którą należy przechorować. Szczególnie ważne jest to u chłopców. To, czego się boimy, to powikłań świnki w postaci zapalenia jąder, które prowadzi do ich zwłóknienia. Obecnie w ogóle się tego nie spotyka. Kolejna przyczyna to urazy jąder. Kto z nas w młodości nie dostał piłką w krocze? Zawsze jednak warto zrobić badanie USG jąder. Następną przyczyną wpływającą bezpośrednio na działanie jąder są choroby nowotworowe i związane z tym chemioterapia lub radioterapia, która może uszkadzać delikatną tkankę jąder. Dlatego pamiętajcie, przed każdą terapią onkologiczną należy koniecznie oddać nasienie do banku nasienia. To nie jest duży koszt, a zabezpiecza Was na przyszłość. Oczywiście na pracę jąder mają wpływ także wszelkie przyjmowane leki. I oczywiście wady anatomiczne jąder, z których najsłynniejsze są żylaki powrózka nasiennego. O żylakach powrózka nasiennego już wielokrotnie było mówione, ale wbrew pozorom pojawia się coraz więcej nowych informacji na ten temat. Także chyba poświęcę temu tematowi osobny film. Generalnie, jak ktoś ma i ma wskazania, powinien operować. Z żylakami powrózka nasiennego wiąże się także temat przegrzewania jąder. Nie wiem, czy wiecie, ale średnia temperatura moczny w ciągu dnia wynosi około 33 stopni Celsjusza, natomiast w nocy wzrasta do blisko 35 stopni. Ale najwyższa temperatura moczny jest, okazuje się, w pozycji siedzącej, bo jeszcze o prawie stopień wyżej niż w nocy. Najwyższą temperaturę generuje pozycja siedząca. Dodatkowo w pozycji siedzącej zaburzony jest przepływ krwi w mielicy małej, a co za tym idzie, także w jądrach. Praca siedząca oznacza także mniej ruchu, czyli mniej wysiłku fizycznego, gorsze dotlenienie organizmu itd. Większość z nas pracuje przy komputerze. Podobny problem mają kierowcy. Dlatego starajcie się coś z tym zrobić. Zalecana jest na przykład pozycja półsiedząca, tak po amerykańsku, to poprawia przepływ krwi. Dodatkowo można raz na jakiś czas trochę się poruszać, pospacerować. Warto też zakładać przewlewną bieliznę i materiałowe spodnie. I oczywiście nie trzymamy komputera na kolanach. Nie wiem, czy wiecie, ale można nawet dostać specjalną bieliznę z kieszonką na coldpacki, czyli takie chłodzące torebki, które trzyma się w lodówce. Podobno pomaga, choć nie polecam. Natomiast przestrzegam przed wszelką ekstremą. Kiedyś zgłosił się do mnie mężczyzna, któremu żona kazała przed seksem stać nago przed otwartą lodówką. To nie jest dobry pomysł. I w końcu są przyczyny pozajądrowe, czyli wszystko to, co dzieje się pomiędzy jądrem a światem zewnętrznym. Czyli może być tak, że plemniki tworzone są w jądrach, ale nie mogą wydostać się na zewnątrz. Mogą to być przyczyny anatomiczne, jakieś wady wrodzone dróg wyprowadzających nasienie, ale także stany pourazowe czy pozapalne. Jedną z często spotykanych przyczyn jest na przykład zapalenie prostaty.
Dlatego tak ważne jest badanie dokładne pacjenta i wykonanie posiewu nasienia. Do przyczyn pozajądrowych zaliczana jest także stulejka. Na temat stulejki nagrałem już film, polecam zainteresowanym. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o kilku przyczynach bardziej ogólnych, które bezpośrednio wpływają na jakość nasienia. Dieta. Jesteś tym, co jesz. Nie będę tu opowiadał o zaleceniach dietetycznych, nie jestem zwolennikiem żadnej szczególnej diety. Z mojego wieloletniego doświadczenia wiem, że to temat bardzo drażliwy dla każdego faceta. Musielibyście widzieć te miny, gdy wspominam o konieczności ograniczeń dietetycznych. Bezcenne. Naprawdę nie są wskazane także żadne drakońskie diety. Często to taki szok dla organizmu, że może nawet dojść do pogorszenia parametrów nasienia. Zwykle na początek wystarczy odstawienie fast foodów, napojów gazowanych, wszelkich słodyczy i większa świadomość tego, co się je. Brak aktywności fizycznej. My, mężczyźni, jesteśmy stworzeni do ruchu. Od pradziejów wychodziliśmy z jaskini, aby biegać za zwierzyną. Brak ruchu to śmierć dla faceta. Jest takie badanie, w którym porównywano wyniki nasienia młodych mężczyzn aktywnych fizycznie z tymi, którzy spędzali przed telewizorem powyżej 20 godzin na tydzień. Okazało się, że mężczyźni uprawiający sport mieli o ponad 40% lepsze wyniki badań. I znów proszę o rozsądek. Nie chodzi mi o to, abyście teraz nagle rzucili się na siłownię i zemdleli pod sztangą albo utopili się na basenie. Jeżeli ktoś do tej pory nie uprawiał sportu, powinien podejść do zagadnienia rozsądnie. Wysiłek ma być zbilansowany. Nie chodzi nam o to, aby pompować krew w mięśnie. Dla nieprzyzwyczajonego organizmu wysiłek powyżej 30 minut powoduje bardzo silny stres. Wydziela się kortyzol i efekt jest dokładnie odwrotny. Spacer szybkim krokiem to także sport. Może być rower, trochę basenu, 2-3 razy w tygodniu, żeby się dotlenić, zrelaksować po całym dniu, pooddychać. Jak masz psa, idź z nim na spacer, ale to niech on rzuca ci patyki. Używki. O tytoniu wiadomo, że bardzo źle wpływa na parametry nasienia. Zmniejsza liczbę plemników i pogarsza ich budowę. Natomiast nadal wielu pacjentów sądzi, że palenie marihuany jest mniej, jeżeli w ogóle szkodliwe. Marihuana uznawana jest za narkotyk miękki, a więc potencjalnie bezpieczny. Tymczasem z badań wynika, że regularne palenie marihuany więcej niż raz w tygodniu wiąże się z niższą o niemal 30% liczbą plemników i mniejszą objętością nasienia. A połączenie marihuany z innymi używkami obniża parametry nasienia o ponad połowę. Kolejne pytanie, które zawsze pada w gabinecie to: panie doktorze, czy mogę pić alkohol? I to jest bardzo ważne pytanie. Bo wyobraźcie sobie, facet ma być na zdrowej diecie, uprawiać regularnie sport, łykać suplementy, mało siedzieć, do tego być dyspozycyjny w dni płodne. A gdzie czas na luz? Przeprowadzone badania na temat wpływu alkoholu na parametry nasienia pokazują, że generalnie on ma niewielki wpływ, jeżeli spożywa się do 5 jednostek tygodniowo. Przypomnę, że jedna jednostka alkoholu to w przybliżeniu 8 gram czystego alkoholu, czyli 25 ml wódki, 125 ml wina czy 250 ml piwa. Powyżej 5 jednostek zaczyna spadać całkowita liczba plemników i odsetek plemników o prawidłowej budowie. Natomiast najbardziej wyraźna różnica jest w przypadku mężczyzn przyjmujących ponad 25% jednostek na tydzień. I w końcu sen. Sen, jego ilość i co równie ważne jakość, ma także ogromny wpływ na parametry nasienia. Chroniczne niewyspanie może nawet o 30% zmniejszać liczbę plemników, a także pogarszać ich budowę i ruchliwość. Starajcie się spać przynajmniej 6, a najlepiej 7 godzin. Ważne jest także wyłączenie niebieskiego światła na minimum 2 godziny przed snem. Jeżeli jest taka możliwość, proszę, wyłączajcie także Wi-Fi na noc. A na koniec podsumujmy całą tę wiedzę. Około 15% par na świecie ma problemy z zajściem w ciążę. Coraz więcej mężczyzn ma obniżone parametry nasienia, warto więc odpowiednio wcześniej się przebadać, czy nie jesteś jednym z nich. Proces tworzenia plemników trwa prawie 3 miesiące, to długo. Jest bardzo wiele przyczyn obniżających parametry nasienia. Na niektóre nie mamy wpływu, ale na wiele z nich możemy coś poradzić. Nie rzucaj się od razu na wszystkie techniki poprawiające nasienie. Daj się zbadać specjaliście i posłuchaj, co ma do zaproponowania. Jeżeli odpowiednio wcześnie zaczniemy działać, jest duża szansa na sukces. Metoda małych kroków daje lepsze efekty niż spektakularne przemiany. Jeżeli parametry nasienia były poniżej normy, pamiętaj, aby regularnie się badać, gdyż może to być wczesny objaw poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości. Na dzisiaj to tyle.
Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego na temat parametrów nasienia i jak o nie dbać. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy pod filmem. Tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia.